piątek na kanale pojawiła się retrospekcja Kira i powiedziałem wam, że zrobię też drugą część. Zapowiedziałem, że będzie to niedziela, ale nie jestem pewny, czy uda mi się wyrobić, więc możliwe, że ten odcinek jest dopiero w poniedziałek, więc jeżeli jest w poniedziałek, to bardzo przepraszam, ale po prostu zabrakło mi czasu. Także to tyle na wstępie. Zapraszam na retrospekcję Kierów dwóch. Bardzo przepraszam, ale jestem tu umówiony. Z kim? Na siódmą z panem prezydentem. Zanim przyjdę do opowiadania, to jeżeli ktoś z was jeszcze nie oglądał pierwszej części, to link do niej jest w opisie i jeżeli będę mógł, to dam też go w karcie. Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle działa. Jeżeli działa, no to tam dam. Żebyście jeszcze przed obejrzeniem tego filmu wiedzieli, o co chodzi, bo nie będę tu przypominał, co to jest za film i co było w jedynce. Więc najpierw sobie obejrzyjcie poprzedni odcinek, a potem przyjdźcie na ten. Dobra, lecimy. Tym razem nasz główny bohater, Jerzy Kier, jest filantropem, czyli taką osobą, która pomaga potrzebującym. Razem z Ewą, teraz już swoją narzeczoną, prowadzą fundację. Dał to Kierowi wielką popularność, co pokazują sceny początkowe, gdzie jest pokazane, że był na przykład z Lechem Wałęsą, na przykład z Królową Elżbietą, na przykład z Michaelem Jacksonem, albo na przykład dostał Komunię Świętą od Jana Pawła II. A jeżeli chodzi o sam film, to zaczyna się od tego, że Kier został zaproszony przez prezydenta na mecz tenisa. Wiadomo już co z Kierem i z Ewą, a co z innymi postaciami. Siara i Lipski dalej sobie siedzą w więzieniu. Wąski akurat niesie Siarze obiad i będziemy mogli zobaczyć, co tam Siara sobie robi. Siedzi, je i obmyśla zemstę na Killerze. Wąski miał załatwić jakiegoś bardzo znanego mordercę na zlecenie z zagranicy, niejakiego szakala. I na szczęście udaje mu się to. Wąs, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Wąski przyjeżdża po szakala na lotnisko i szakal zaczyna sobie działać. Podstępem wkrada się na kort tenisowy, na którym Killer gra z prezydentem w tenisa i próbuje się Killera, jak to powiedział Siara, killim. Kładzie Killerowi piłeczkę tenisową, która jest tak naprawdę bombą. I niestety Killer akurat tą piłeczkę odbija na stronę prezydenta. I wskutek tego prezydent ląduje w szpitalu. I wtedy uaktywnia się komisarz Ryba, który dotąd nie robił nic, bo miasto było bezpieczne. Ale nagle jest zamach na prezydenta, a jeszcze się dowiaduje, że tu Killer brał w tym udział. Więc Ryba bierze się do pracy i zaczyna od przesłuchania Killera, bo wydaje się, że to Killer przeprowadził zamach na prezydenta. I powraca znowu lotnisko i na lotnisku znowu ma coś być. Killer przybywa na lotnisko, na którym czeka na niego Ewa, która miała odebrać jakąś dla niego przesyłkę, ale Wardek, pracownik lotniska, nie pozwał wydać komuś innemu niż Killer. Ale Killer koniec końców przyjeżdża i okazuje się, że są to sztabki złota, które są datkiem do jego fundacji. Ale Kier powiedział Władkowi, że nie będzie na to po jedną skrzyneczkę, bo on jest zarobiony. Więc powiedział Władkowi, że przybędzie w sobotę, kiedy tych skrzyneczek zbierze się bardzo dużo. Wąski ponownie idzie do Siary, żeby zanieść mu obiad oraz powiadomić go o tym, że szakalowi się nie udało jeszcze Kiera sprzątnąć. I w bramie widzi, jak Lipski razem ze swoim adwokatem wychodzi z więzienia. I okazuje się, że z więzienia wyszedł tylko dlatego, że jego córka bierze ślub. Fajny powód. Wąski przychodzi do Siary i najpierw mówi o sytuacji z szakalem i mówi, że szakal nie wyjedzie z miasta, dopóki nie sprzątnie Kiera, a potem mówi o sytuacji z Lipskim. I Siara się wkurza i postanawia coś zrobić. I rzeczywiście dalej szakal będzie próbował Kirim, bo będziemy mieli właśnie kolejną próbę. Kier dotarł do siedziby swojej fundacji i tam czekała na niego niespodzianka. Dostał w nagrodę pamiątkowy obelisk w zamian za zasługi dla państwa. Szakal próbuje zestrzelić ze snajperki Kiera, ale mu się to nie udaje i trafia w obelisk, który spada na pana komendanta. I pan komendant, tak jak prezydent, ląduje w szpitalu. Ryba ponownie przesłuchuje Kiera, no ale przecież Kier nie ma z tym nic wspólnego. No i Kier wtedy też prosi Rybę o ochronę, a on mu mówi, że zostanie najlepszą. A w tym samym czasie w więzieniu Siara rozmawia z dyrektorem o tym, że do dlaczego wypuścił Lipskiego, a jego nie. Panie, wypuść mnie pan! A jakże ja to mogę zrobić, Siara? Nawet gdybym chciał. Siara natomiast mu udowadnia, że może to zrobić. Podstaje po prostu sobowtóra. I tyle. I Siara sobie wychodzi. Potem do więzienia przychodzą Kier i Ryba. I Ryba chciałby, żeby dyrektor przechował u siebie Kiera. Ale dyrektor mówi, że nie może, bo są zasady. I po chwili Ryba dowiaduje się, że i Siara, i Lipski są znowu na wolności. Gówno jesteś, Siara. Ja Siarę znam. Ty Mietek, to nie jest Siara to, co tu siedzi. Nie? A kto? Co się dzieje? To Siarę też żeś wypuścił? No nie. A co Siara i Lipski robią na wolności? No, akurat oni się dogadują, żeby razem zemścić się na Killerze. Lipski dowiaduje się, że w sobotę Kier odbiera złoto i postanawia razem z Siarą je zdobyć. I prosta sprawa, Siara musi odwołać szakala. Niestety będzie za późno. W siedzibie fundacji Kier i Ewa przyjmują Aldonę i Olafa. Olaf to jest aktor, co jest reżyserem. Tak, on dosłownie jest tak nazwany. A Aldona to jest, jak się później okaże, córka Lipskiego. I też nie będę wam zbytnio zgadywał, bo ona jest tylko po to, żeby w ogóle poznać, że Aldona jest. A Olaf to tam, on jest nieistotny. Chwilę po nich przychodzi szakal i od razu Kirim. No i potem dzwoni do Siary, żeby mu o tym powiedzieć. No widzisz, jaki ty głupi jesteś, Siara. Zarżnąłeś kurę, która znosiła złote jaja. Widzisz, Wąski coś narobił?
Urwałeś kurze złote jaja. Iwski na szczęście przewidział taką ewentualność i w tym czasie, kiedy on siedział w więzieniu, jego adwokat znalazł sobowtóra Kira. Jest to niejaki José Arcadio Morales, kubański pułkownik. Przybędzie on za parę dni i Siara musi się nim zająć. Potem się okazuje, że Kira jednak przeżył i postanawia udać się do Siary i z nim pogadać. Ale zanim poszedł do Siary, wpadł przypadkowo na Donę, czyli Aldonę, i ona mówi, że chce wyjść za niego za mąż. Kira oczywiście tego nie chce, a ona się uparła, jeszcze obiecała, że jak on się z nią ożeni, to będzie bezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Potem przybywa Morales i tu mamy tą ikoniczną scenę, którą nawet jeżeli ktoś nie wie, że to jest Kira, to tą scenę po prostu zna. No i wylądował. I cały misterny plan też. Morales bez problemu wylądował i ruszył w stronę domu Siary. Gdy on ruszał do domu Siary, Kira już się tam znalazł i trafił na Gabysię. Gabysia na początku była trochę wkurzona, bo Kira ją zawiódł ostatnim razem, ale potem uznała, że zaprosi go do swojej sypialni. Kira się tam ma z nią bawić w tej sypialni, a w międzyczasie przybywają Siara, Wąski i Morales. Siara przychodzi i zauważa, że jakiś facet chyba biesł u Gabysi. Koniec końców zauważa Kira, który siedzi w toalecie, ale że Kira przed w przebraniu i w przebraniu z twarzy wyglądał tak samo jak Morales, to Siara myśli, że to jest Morales i daje mu spokój. Dzięki temu Kira mógł sobie spokojnie potem uciec. Kiedy Kira wraca do domu, wpada na Donę i ona mówi, że jego narzeczona Ewa spotka się z jego ojcem. A rzeczywiście tak jest, ponieważ Ewa poszła do Lipskiego, żeby namówić go, żeby pomógł jej ochronić Kira. I koniec końców potem Dona i Lipski rozmawiają, Kira i Ewa są schowani w ich samochodach i przez tą całą rozmowę, jaka wyszła, Ewa zrywa z Kierem. Siara, Wąski i tłumacz próbują przygotować Moralesa, żeby wcielił się w Kiera i odebrał złoto. Niestety te przygotowania nie idą dobrze. Jestem Jurek Killer i chcę odebrać złoto. I nagle do domu Siary przychodzi ryba, który chciałby się rozmówić z Siarą. Siara na szczęście zdążył się chwilę wcześniej schować. Gdy ryba zauważa Moralesa, myśli, że to jest Kier, ale to nie jest Kier i Wąski próbuje mu uświadomić, że to nie jest Kier. Koniec końców wymyśla, że Morales jest pisarzem i że ma wykłady w szkole. Morales mówi pięknie po hiszpańsku, ryba się daje przekonać, a potem rzeczywiście ten wykład jest. Siara potem opowiada Lipskiemu o tym, co się dzieje, ale mówi, że Morales już jest gotowy i będzie tip-top. Potem Donna wręcza obu zaproszenia na swój ślub z Kierem i oni wtedy się dowiadują, że Kier jednak żyje. Jako, że Siara musi jakoś zapracować na te swoje sztaby złota, no to znowu wszystko na jego głowie. Musi złapać Kira, doprowadzić go do Lipskiego, a Lipski tam się nim zajmie. Wąski zleca to zadanie grupie Młode Wilki. Radosław, Mirosław i Zbigniew. I rzeczywiście udaje mi się złapać Kira, zamknąć go w walizce i dostarczyć Lipskiemu. Morales, już wyglądający jak Kira, przybywa na lotnisko i rozmawia z Wartkiem. Znaczy, nie rozmawia. Pokazuje mu tabliczki z tym, co chciałby powiedzieć i udaje, że gardło go boli. No, języka niestety nie opanował, więc trzeba było sobie jakoś radzić. Koniec końców Wadek wydaje mu to złoto i jadą do Lipskiego. Kiedy wszyscy idą do gabinetu Lipskiego, żeby świętować, Kirowi udaje się z tego gabinetu uciec. Dociera na dół, widzi ciężarówkę ze złotem i ucieka. A chwilę później dociera Morales, widzi go i rusza za nim w pokój. Kier dociera do domu i spotyka tam Ewę, która przyszła mu tylko zostawić list pożegnany. Kier tłumaczy Ewie, że on nie chce się żenić z Doną i że gdy ta cała sytuacja się skończy, to zamknie fundację i będą mieli spokój. I akurat wtedy na miejsce przybywa Morales. Kier walczy z Moralesem w środku ciężarówki, wygrywa i wychodzi udając Moralesa. Na miejscu już są Siara i Młode Wilki i przy nich Kier, udający Moralesa, Kirim Kier. Znaczy Moralesa. Tylko, że oni myślą, że to jest Kier. Ale czy tyś go czasem nie Kilim? Kilim? No właśnie ci miałem powiedzieć, że jak już mamy to złoto, to może być go nie Kilim. Tengo Kematar. Muszę zabijać. Jak muszę, to muszę. Zabijając złoto, jadą do Siary, gdzie sobie świętują. A jest jeszcze kwestia tego ślubu oraz też podzielenia złota. Lipski dzwoni do Siary, uzgadniają nowe zasady rozdzielnictwa, no bo Siara ma złoto, i jadą na ślub. Dochodzi do ślubu, ale w momencie, kiedy Kier ma coś się odezwać, no to nagle wprowadza Ewa, krzyczy, że nie, Kier wybiega, pojawia się Morales i to Morales bierze ślub z Donu. Tymczasem Siara i Lipski biorą ciężarówkę i jadą, żeby gdzieś się tam przedzielić złotem i wpadają na patrol policji. Okazuje się, że to tak naprawdę te Młode Wilki, ponieważ Wąski się zbuntował, powiedział, że nie chcesz być asystentem Siary i on przejmuje władzę. No i kto jest zebęścia? Niestety, kiedy ciężarówka z złotem mu dosłownie ucieka i już za nią w pogoń, zjawia się ryba. I tak jak ostatnio, wszystkich aresztuje. I okazuje się, że ryba znowu miał szpiega. Jeden z Młodych Wilków, Zbigniew, był wtyką z policji. Kier i Ewa próbowali ich złapać, a im się to nie udało, aż koniec końców padają na ciężarówkę. Zabijają ją i mówią, że odstawią i koniec. I to było właśnie Kierów Twuch. Ta część, którą bardziej lubię zdecydowanie. Jest taka bardziej ciekawa, bardziej jakaś przyjemniejsza do oglądania, a jedynka jest taka dla mnie trochę szara. Nie wiem, jak to dokładnie określić, ale czy to przez kolorystykę, czy w ogóle atmosferę filmu jest takie troszeczkę smutne.
a Killer 2 jednak jest bardziej wesołe. No i to już było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!